Łukasz Harycharzewski po dwukrotnym już teraz pokonaniu Mansura Abdurzakowa, ale na pewno możesz zauważyć jakieś różnice. Coś się zmieniło w tym chłopaku od waszego ostatniego starcia? Witam serdecznie. Od początku wiedziałem, że to będzie ciężka walka. Mimo wszystko, że bukmacherzy i kibice stawiali na mnie, ja widziałem, że to jest chłopak, który ma taki charakter, który mi lekko po prostu nie odpuści. Przygotowałem się na 15 minut ostrej wojny. Przyszedłeś tutaj do nas, do Media Roomu, delikatnie kuśtykając. Co tam się zadziało? Znaczy się nabawiłem się kontuzji bodajże na półtora tygodnia przed galą. Po prostu nie mogłem stanąć na tą stopę, nie wiem co tam się dzieje, fizjoterapeuci próbowali robić co mogą, ale naprawdę mnie boli. Wszedłem tylko do oktagonu, od razu czułem jakieś spięcie. No i tyle, no zobaczymy. No ale jestem takim zawodnikiem, że z urwaną nogą wyjdzie i będzie walczył i nie odmówi organizacji na ostatnią chwilę, że jakaś jest kontuzja i nie wyjdę. Mimo tej kontuzji świetny występ, coś byś w nim zmienił? Znaczy, czy świetne? Ja nigdy nie uważam, że są świetne. Cały czas jestem takim pracusiem, że wiecznie schodzę po walce, mówię, kurde, to było źle, to było źle i cały czas staram się te błędy poprawiać. Jakie wnioski po tym, co było źle? Wnioski, przede wszystkim pierwszy raz przełamałem się, troszeczkę boksowałem. Mam tak, że wszyscy wiedzą, nawet zawodnicy z mojej kategorii, że będę szedł po te nogi, będę starał się obalać, a w trzeciej rundzie po prostu tam z Mansurem mówię sobie, a spróbuję, to jest tylko walka, nawet jak się odwróci na jego korzyść, muszę się w końcu przełamać i jak widać troszeczkę tam boksowałem. Ja nie mówię, że to jest jakiś fenomenalny boks, ale już jakieś zadaję ciosy i to jest bardzo dobry plus i znaczy, że idę w dobrą stronę. Walce postawił Mansur Abdurzakow, no bo miał dłuższe przygotowanie i on o tym mówił, więc jak to było? Oczywiście, no teraz był przygotowany, no ja też miałem wewnątrz jakąś tam wiedzę więcej na ten temat, bo jestem z nim po walce, ale teraz był naprawdę lepiej przygotowany, no miał dłuższy okres przygotowawczy, no i druga sprawa jest taka, że mi się wydaje, że on zmieni kategorię, bo jest bardzo duży na tą 70. Sami widzieliście, że był głowę ode mnie wyższy i tą różnicę było widać na walce. On już nawet o tym mówił wczoraj, bo mówił, że jest jeszcze młody, na pewno przyty, on ma tylko 21... chyba jest ponad 22 lata. W każdym razie przechodzę do ciebie. Komentatorzy rozpływali się wręcz nad tobą, nad twoją taką finezją w klatce, bo po prostu prezentowałeś wielką swobodę. Tak jak mówiłeś, szarżowałeś pomiędzy różnymi stylami, które niekoniecznie były twoje koronne i naprawdę zachwyciłeś ich, więc jednak chyba nie może być dla ciebie aż taki krytyczny. Znaczy powiem tak, Juras i pan Andrzej Janisz od pierwszej walki jakoś gdzieś mi tam wpadłem w oko i mi się spodobały. Nie wiem czemu, może styl walki mi się podoba i bardzo im za to dziękuję. Przed pojedynkiem powiedziałeś mi, że prezes Jóźwiak ma wobec ciebie pewien plan, ale nie chcesz zapeszać, nie chcesz mówić jaki to plan, no to wygrałeś, może teraz się podzielisz tą informacją. Odpowiem na te pytanie. Dobrze, ja nie będę nic zdradzał, ale coś tam się kroi, to wszystko zależy ode mnie. I niech prezes zdradzi, bo później będzie, że spalę, nałoży mi karę finansową, a jak wiecie, fenie mi dołożą pewnie ze 200 tysięcy, to jest praktycznie jedna moja garza i będzie po ptokach. Natomiast jeżeli mogę jeszcze nawiązać... Oczywiście się żartuję, mam nadzieję, że mnie prezes nie ten... Oczywiście większą masz garzę, większą masz garzę. Większą, tak, to była 1/4 garza, oczywiście. Jeżeli mogę natomiast nawiązać do innych słów, które również opisują twój występ, to w studio był mistrz kategorii lekkiej, czyli Chińczyk Mateusz Rębecki i również bardzo pozytywnie się o tobie wypowiedział, a nawet hipotetycznie wypowiadał się o staniecie z tobą w szranki. Czy byłbyś za? Oczywiście, jeżeli organizacja powie, Łukasz, walczysz, to ja walczę, ale powiem szczerze tak, jestem zawodnikiem, pracusiem, całe życie, już prawie 19 lat trenuję, bo wcześniej trenowałem zapasy. Ja wiem, że czasami trzeba kogoś gonić. Może być tak, że go nigdy nie dogonię, ale muszę to zrobić po prostu ciężką pracą. Ja tak naprawdę nie trenuję, mam fajną serię zwycięstw, ale ja nie trenuję tego 100 lat. On troszeczkę dłużej trenuje, ja bardzo go szanuję, jest wielkim mistrzem i ja nie chcę mu tej korony na siłę zabierać. Ja sobie walczę, wygrywam, zarabiam, mam na chleb. Tyle. Bycie lokalsem i ten wspaniały doping mocno ustrzykrzywił? Bardzo, bardzo. Powiem szczerze, że w Krakowie, tak, to była ta gala bez publiczności, było cicho, głucho. Faktem słyszałem lepiej swój narożnik, ale nie w pierwszej rundzie, bo wiadomo jak ta pierwsza runda wyglądała z Kasem Formelą, ale oni mnie po prostu tak dopingują, że ja tutaj fruwam w tej klatce i choćbym nie wiem co się stało, to bym flaki Mansurowi wydrapał z brzucha, a wygrał. Jasne. To może bez aż takich drastycznych obrazków. Nie, bardzo cieszymy się, że jesteś równie drapieżny tutaj przed mikrofonami, jak i w klatce. Chcemy oglądać właśnie takie MMA. Komu dziękujesz? Dziękuję mojemu menadżerowi Marcinowi Dydze, który tak naprawdę zapewnił mi wszystko, co chciałem, jeżeli chodzi o przygotowania, opłacił mi wszystko. Pierwszy raz miałem dietę, miałem cateringi, nie była ta waga robiona na parówkach i Coca-Coli. I tylko tyle. I trenerom oczywiście, no i organizatorom, i sponsorom. Jasne.
piękne. A my Tobie dziękujemy za fest mieszanych sportów walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.